Dzień dobry, Dawid Komorowski. Zapraszam na kolejny cotygodniowy przegląd sportowych wydarzeń w telewizji Tetka. A w dzisiejszym wydaniu: porażka Sambożanek na terenie liderek. Kociewskie Diabły w półfinale pierwszej ligi koszykówki. Gryf dalej liderem A-klasy. Tczewskie szczypiornistki Sambora przegrały na wyjeździe z Ruchem Chorzów 23-30 w 20. kolejce Ligi Centralnej. Mimo porażki warto wyróżnić rozgrywającą drużynę z naszego miasta, Darię Cieślak, która zdobyła 8 bramek. Najgorszą informacją dla Sambora jest jednak wygrana Vita Mineo Jelenia Góra z Handbolem Warszawa w ubiegły weekend, co oznacza ciężką sytuację w tabeli dla naszych zawodniczek na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. O meczu z Ruchem, ale też o ligową końcówkę zapytaliśmy trenerki Justyny Domnik. Sambor przegrał z Ruchem Chorzów na wyjeździe 23-30. Jak tak sobie patrzyłem w protokół meczowy, to było chyba troszeczkę nerwowo. Czy Sambor mógł ten mecz wygrać? Pewnie, że mógł. Jak każde dotychczasowe spotkanie, niestety nam troszeczkę ubyło tych podstawowych zawodniczek w trakcie meczu, bo Ola Puckowska dostała w pierwszej połowie już czerwoną kartkę, moim zdaniem bardzo niesłusznie. Plus to, że najlepsza zawodniczka, czyli Kasia Zduniak, też wypadła już niestety do końca sezonu. Ale uważam, że nawet przy tych brakach zespół był w stanie wygrać, bo przy takim zaciętym walce gdzieś tam te niewykorzystane sytuacje stuprocentowe czy rzuty karne po prostu były mszczone kontrami z Ruchu Chorzów, no i gdzieś tam nam zabrakło znowu tego skoncentrowania, wiary w siebie może też i tak to wyszło. Ta w miarę wyrównana walka z liderem tabeli to jest akurat no, bardzo dobra informacja, szczególnie jak tak patrzymy na to, co się dzieje teraz w tabeli, bo no, w miarę komfortowej sytuacji był Sambor przed tym meczem, ale po zwycięstwie Jeleniej Góry z Warszawą no, tak już niestety nie wszystko zależy od was. No, trzeba się też patrzeć na inne drużyny. Punkty i zdobywanie to rzecz najważniejsza oczywiście, tylko że będzie o to trudno. Jaka panuje w drużynie atmosfera przed meczem z Żorami w tę sobotę, z wiceliderem zresztą tabeli? Znaczy no, my na pewno jesteśmy bojowo nastawione i proszę uwierzyć, że my do końca sezonu będziemy walczyć o każdy kawałek boiska i o zdobycie 6 punktów w tych dwóch meczach. Może sytuacja nie jest dla nas jakaś tam komfortowa, ale też nie jest jakby stracona, bo jak widać w tabeli, to nawet jeszcze Legnica wchodzi w grę, więc no tam są 4 zespoły, które jeszcze walczą naprawdę tak o te utrzymanie. I my nie poddajemy się na pewno. Sambor z 18 oczkami zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Do pierwszego bezpiecznego miejsca dającego utrzymanie w Lidze Centralnej traci punkt. O ważne oczka będzie trzeba powalczyć z dwoma drużynami plasującymi się wyżej w tabeli. Pierwsza szansa już w tę sobotę, 4 maja. O godzinie 16 w hali Powiatowego Centrum Sportu rozpocznie się mecz z wiceliderem MTS-em Żory. W lepszych humorach weekend zakończyli panowie z Sambora. Trzewianie rozprawili się w delegacji z KS Szczypiorniakiem Olsztyn 35-26. Dzięki zwycięstwu piłkarze ręcznie awansowali w tabeli pierwszej ligi. Obecnie w tabeli zajmują 9. lokatę z 20 punktami na koncie. SKS Full Impex Starogard Gdański zameldował się w najlepszej czwórce koszykarskiej pierwszej ligi. Kociewskie Diabły pokonały w serii 3-1 drugi zespół Śląska Wrocław. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu Starogardzianie przegrali po dogrywce 103-107, później wygrywali 103-102, 97-79 i 93-63. 4 maja zawodnicy trenera Miliana Czurowicia zmierzą się w pierwszym meczu półfinałowym w Wałbrzychu z Górnikiem. Dzień później w hali widowiskowo-sportowej Aqua Zdrój, mecz numer 2. Paweł Ilnicki z Bloczka Team Pelplin wygrał ogólnopolską olimpiadę młodzieży w zapasach w stylu wolnym w dolnośląskim Miliczu. Tym samym zdobył kwalifikację na Mistrzostwa Europy do lat 17, gdzie będzie reprezentować Polskę. Gratulujemy. Teraz krótki przegląd wyników tczewskich drużyn piłkarskich. Pogoń przegrała na boisku przy ulicy Elżbiety z Czarnymi Sosnowiec 0-7 w ramach 18. kolejki Orlen Ekstraligi. Tczewianki nadal zajmują 8. miejsce w tabeli z 20 punktami. Kolejny mecz zagrają 5 maja w Olsztynie ze Stomilankami, czerwoną latarnią ligi. KP Gryf rozbił przy ulicy Bałdowskiej amatorkę Mikołajki Pomorskiej 9-0 i z 52 oczkami nadal przoduje malborskiej grupie A-klasy. Gryfitów czeka teraz ważny mecz z wiceliderem Sostaszewa. Z Madami na wyjeździe zawodnicy trenerów Grzegorza Klareckiego i Ireneusza Cymanowskiego zmierzą się już w środę, 1 maja o godzinie 12. Juniorzy z MKS Gryftczew przegrali natomiast u siebie 0-2 z Wartą Poznań w 26. kolejce Centralnej Ligi Juniorów U17. Następne spotkanie młodzi piłkarze rozegrają 8 maja z GSM Poznań.
Drużyna Zagrywki wystąpiła w pierwszym turnieju Grand Prix Polski w Melki w Bielsko-Białej. Drugie miejsce w śląskim mieście zajął Mariusz Gek, trzecie Damian Szostak, czwarte Marcin Morżyk, zaś czwartym zawodnikiem, który również znalazł się w pierwszej dziesiątce, był siódmy Rafał Ściepuro. Tym samym Zagrywka zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej. W kategorii juniorskiej drugi plac zajął Szymon Szulc, a czwarte Bartosz Kordecki. To tyle w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Dawid Komorowski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Sportowej Tetki.